Dorota Łosiewicz, studio w Polsce.pl i Wieża Bab. Witam państwa bardzo serdecznie. Moimi gośćmi są dzisiaj Agata Puścikowska, gość niedzielny i Polskie Radio Dzieciom, oraz Ewa Pietrzak, Radio Warszawa, prowadząca program Moda na Rodzinę w TVP ABC. Czy wszystko się zgadza? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, idealnie jak zawsze. Porozmawiamy dzisiaj o tym, jak o siebie zadbać, nie mając wyrzutów sumienia. Co robicie, moje drogie, dla siebie, kiedy chcecie odpocząć, trochę o siebie zadbać? Ja obliczyłam, że w ciągu roku, co widać, idę aż dwa razy do fryzjera. Dwa razy do roku? Tak, dwa razy do roku. I myślę, że to jest oczywiście za rzadko. Moje własne pewno więcej potrzebowałyby tego typu wizyt. Czy mam wyrzuty sumienia, jak idę to dwa razy do fryzjera? Nie. Ale jeszcze jak byłam, pamiętam, młodą mamą, miałam małe dzieci w domu, czyli tam wiek przedszkolny, wczesnoszkolny, i umawiałam się z dziewczynami, które stwierdziły, że obiecywałaś, że przy drugim dziecku zaczniesz wychodzić, częściej się z nami spotykać, pójdziemy do kosmetyczki, zrobimy coś dla siebie i co? I ja rzeczywiście wyszykowałam się, poszłam, zadzwoniłam do mojej mamy, jak się czuje młodsze dziecko, no kaszle, wiesz, tam porączkowo, ale nie wracaj, no i od razu wróciłam. Więc tak to jest u mnie z tym dbaniem o siebie. Warto dodać, że Ewa ma dwójkę dzieci, Agata piątkę dzieci i właściwie dlatego o tym rozmawiamy, to znaczy jak mając gromadkę dzieci robić coś dla siebie. Agata, ty ostatnio patent znalazłaś na dbanie o siebie. Salsa, masaże. Salsa, nie, masaże to ja muszę mieć po prostu z przyczyn zdrowotnych, bo żeby funkcjonować właśnie w tym wielodzietnym kieraciku, to ja po prostu muszę funkcjonować na jakimś tam poziomie, a nawet w pionie. A ponieważ mam problemy z kręgosłupem, stąd rzeczywiście regularne masaże. Też mam problemy. Pomasujmy. To jeszcze czekajcie, poczekajcie, to nie jest program naczekające 40, więc następnym razem. Nie, 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 to, ale zupełnie serio, po prostu muszę, to jest pragmatyzm. Ale oprócz tego właśnie rzeczywiście uwielbiam takie klimaty latynoskie, muzykę właśnie taką właśnie w takich klimatach latynoskich, to mi daje ogromną radość. I koleżanka, która ma, uwaga, 8 dzieci, jeśli nas słucha, a wiem, że czasem słucha, to pozdrawiam serdecznie. Nie zgadnę, Dorota Bojemska może? Tak, owszem. Pozdrawiamy. Ona mnie właśnie namówiła na salsę. Sama pewnie i ona też ma czas, tak? To nie jest kwestia chyba czasu, to jest kwestia pewnej, wiesz, zmiany właśnie sposobu myślenia i mentalności, bo jeśli mówisz, że mam piątkę dzieci, to powiem wprost, że do trzeciego nie za bardzo o siebie dbałam, tak rzeczywiście tylko o siebie, bo właśnie te wyrzuty sumienia gdzieś tam były. Ale to też inna sprawa, że człowiek był młodszy, więc pewnie nie musiał tak bardzo o siebie dbać. No właśnie. A w pewnym momencie no, to jest trochę tak być albo nie być. I to już w tej chwili nie działa tak, że we mnie się budzą jakieś wyrzuty sumienia, wręcz przeciwnie. Cieszę się bardzo, że mogę wyjść z domu właśnie, potańczyć, odreagować, a to są takie ćwiczenia, które po prostu endorfiny się uwalniają. Może pokażemy na koniec programu? Myślę, że nie. Szkoda. Ale wszystkim paniom, niezależnie czy to jest salsa, kalanetics, czy w ogóle jakieś takie ćwiczenia, ja polecam z prostej przyczyny. Po pierwsze dlatego, że rzeczywiście to takie endorfiny się uwalniają, więc to jest dużo lepsze niż wszelkie jakieś takie inne, powiedzmy, czekolady na przykład na dobry humor. Właśnie. No właśnie. A po drugie dlatego, że zazwyczaj to jest taki krąg fajnych kobietek, babek. Więc my tam jesteśmy takie mamuśki. Jest kilka takich czyli dziewcząt. Czyli nas trzech tam brakuje. Ty już tam ja myślę, że tak. Jest kilka, wiecie. Ja się na salsę nie piszę. Ale słuchajcie, bo to jest tak, że tam przychodzą też takie młode dziewczyny, na przykład jeszcze bezdzietne, i one rzeczywiście no, tak tańczą, że aż przykro patrzeć. Ale to chyba nie o to chodzi, żeby się porównywać, tylko po prostu, żeby mieć fan. No i więc ja mam fan. I ty sobie znalazłaś takie wytłumaczenie, że ty to robisz dla swojej rodziny i dla swoich dzieci. Nie, no takie... To jest ile lat potrzebowałaś, żeby no mówię, po trzecim dziecku. Czyli dwójki kolejnych dzieci potrzebowałaś, żeby... Dwójce, ja nie mam tych potrzeb. Po trzecim dziecku, bo to jest taki chyba przełom, że rzeczywiście widać, że świat się nie kończy, świat się zaczyna. Piotr Lubik, piosenkę. Może, tak. I klaszczymy. Ale po prostu to jest też dla mnie, jestem też ważna, żeby moje dzieci były szczęśliwe, muszą mieć szczęśliwą matkę i zadowoloną. Pięknie, bardzo mi się podoba ta teoria i ona jest prawdziwa. To nie jest teoria. Ja też mam często takie postanowienie, żeby zacząć wychodzić. I nawet powiedziałam do swojego ślubnego, słuchaj, chyba naprawdę muszę zacząć wychodzić, skoro mi dziewczyny o tym przypominają. On mówi, ale przecież ty codziennie wychodzisz. A ja mówię, gdzie? Do pracy. Do pracy, no tak.
Chodź, a jak to jest w ogóle z tymi wyrzutami sumienia? Dlaczego to jest tak, że my, matki, generalnie tak często mamy różne wyrzuty sumienia? Bo wracamy do pracy, mamy wyrzuty sumienia. Tak, bo nie wracamy mamy wyrzuty sumienia. I czy matki jedynaków w związku z tym mają mniejsze wyrzuty sumienia niż matki wielodzietne? Na pewno nie. Nie, myślę, że wiesz, my jesteśmy te często tak wychowywane, niestety, żeby mieć wyrzut sumienia z definicji, tak? I żeby mieć jakiś kompleks z definicji, bo wtedy, jak mamy taki kompleks, jesteśmy takie właśnie gdzieś tam, patrzymy się za siebie zamiast do przodu, no właśnie, no to, nie wiem, akceptujemy siebie bardziej. Ja tego do końca nie rozumiem. Ja z tym u siebie walczę. Ale ten wyrzut sumienia to jest bardziej związany w ogóle z kobiecością, czy z macierzyństwem konkretnie? Z kobiecością. Z macierzyństwem i może też z próbą ogarnięcia całej logistyki życia domowego, prawda? Znaczy ja bym tutaj jednak stwierdziła, że z macierzyństwem, bo w momencie, gdy się pojawiają dzieci, pojawia się też bardzo szeroka ocena nas samych jako kobiet. Oceniają nas inne koleżanki, oceniają nas teściowe, oceniają nas siostry. My się same porównujemy. Panie w przedszkolu, No załóż czapeczkę, zdejmij czapeczkę. Mama pięciorga dzieci, sadza, masaże. Wiesz, no teraz ja jestem... Ja w tej chwili już jakby... Paznokcie zrobione, zwróć uwagę. Nie, właśnie nie bardzo. U mnie jeden został. Wiesz, już w tej chwili mi to nie przeszkadza, gdy ktoś na przykład będzie chciał mnie oceniać zupełnie, ale gdy pamiętam maleńką Anielkę, w tej chwili tutaj niedaleko do liceum chodzi, i byłam młodą mamą, jechałam wózeczkiem, a ona miała jakąś obsesję, nienawidziła rękawiczek. Mhm. Ja miałam 1000 różnych rękawiczek, że Anusz, widelec, może łaskawie Aniela rękawiczki dać sobie założyć bez dzikiej histerii przez 2 godziny, ale to było bezsensowne. I za każdym razem, jak wychodziłam zimą, to przyczepiała się do mnie jakaś pani i koniecznie chciała mi powiedzieć, że dziecko, że jestem złą matką, gdyż albowiem Aniela nie ma rękawiczek. I ja w pewnym momencie reagowałam w ten sposób, że wyjmowałam te rękawiczki i mówiłam tak, czy pani mogłaby, ale proszę przybić gwoździem. Ewa, może to jest tak, że to jest jakaś nasza taka matczyna pogoń za doskonałością, że my mamy jakiś taki obraz matki doskonałej, dążymy do tego obrazu, tylko nie istnieje coś takiego. Na pewno tak, bo ja pamiętam, jak moja mama sobie radziła z 2 dzieci też na warszawskiej Pradze, jak to wszystko wyglądało, że chodziliśmy na zajęcia dodatkowe wówczas, że było ciemno, jak wracaliśmy z przedszkola, szkoły, ale wszystko było przygotowane, obiad był pod poduchą. Pamiętała o naszych lekcjach, o wszystkich zebraniach, imprezach rodzinnych, urodzinach, imieninach, o wszystkim. Czy ja tym wszystkim dzisiaj pamiętam? No różnie to bywa. Czy to jest obsesja do tego, żeby być, mówisz, tak idealną, taką perfekcyjną? Pogoń za doskonałością, matką doskonałą, bo media społecznościowe, bo wszyscy promują. Może czujemy taki obraz taką presję, ale u nas to jest chyba tutaj wewnętrznie głęboko coś się odzywa, naprawdę. Ja uważam, że ja to z lenistwa o siebie nie dbam. Teraz tak dojdę do takiego wniosku podczas tego programu na żywo. Czyli znowu mamy tutaj kółko terapeutyczne. Zainkasuję 50 zł po programie w takim razie, skoro tak głęboko dotarłyśmy. Dziękuję za cenę promocyjną. No. A ja muszę powiedzieć, że o tym, jeśli chodzi o to dążenie do doskonałości, to ja wrzesień mnie bardzo dołuje. Kampania wrześniowa, ogarnięcie tych wszystkich zebrań, zajęć dodatkowych, tego wszystkiego. I ostatnio, słuchajcie, moja córka szła na basen z grupą i usłyszała od pana wychowawcy, że ma za cienką kurtkę. No słuchajcie, 2 noce spać nie mogłam, że za cienką kurtkę i tego jednego dnia dałam. Agata, dążysz do doskonałości? Czy już sobie odpuściłaś po 5 dziecku? Nie, po 3. Po 3. Życie zaczyna się po 3. Ja jestem w ogóle mam charakter perfekcjonistki. Mm. Takiej właśnie, że jak coś robi, to absolutnie na tip-top i dąży i się rozwija i tak dalej. I wszystko próbowałam jeszcze do tego 3 dziecka zaplanować, co mnie absolutnie spalało i było niszczące. I w pewnym momencie to po prostu człowiek chcąc, nie chcąc uczy się odpuszczania. To jest piękna sztuka odpuszczania, wszystkim polecam, nawet jak mają jedno dziecko. Ale sobie czy dzieciom, czy sobie, wszystkim sobie, wiesz, bo że to nie jest, muszę? Że nie muszę, że jak moje dziecko założy kurtkę nieidealną według pana, to naprawdę nic się nie stało. Ale ja też bym miała nie przez panu. Nie, ja nie bym miała. Zresztą ja rozumiem pana pewnie z szacunkiem do jakby nie, ale po prostu mężczyzna to zwróci uwagę. Natomiast no, to nie jest tak, że wszystko się uda tak zaplanować, w kosteczkę ułożyć. No ja już mam też nastolatki częściowo, właściwie... Boże, jak ci zazdroszczę, chociaż nie wiem, bo może będzie jeszcze gorzej. Mi, uwierz, ale to też jest inna szkoła macierzyństwa, bo
to już w ogóle pewnych rzeczy się nie da przewidzieć. To już się skończyły te czasy. Ale co można sobie odpuścić, skoro jesteśmy już w na przykład sobie można odpuścić, słuchaj, można sobie odpuścić ambicję, że nadinteligentny syn będzie miał same piątki, ponieważ z nadinteligencją wiąże się to, że on po prostu bardzo ambiwalentnie podchodzi do obowiązków prac domowych, wobec czego ma piątki i szóstki z, powiedzmy, z klasówek i potem trzy pały z brak pracy domowej. I właściwie no ja mogę tłumaczyć, prosić i jakoś to robię, jakoś tam dochodzimy do ładu. Natomiast jakby to nie jest tak do końca, że już się da wziąć za rączkę jak małego pięcioletniego Jasia. To już się nie da. Ale nie jest tak, że większe dzieci to większe wyrzuty sumienia? Czy jest tak? Bo ty mówisz o tym odpuszczaniu, więc rozumiem, osiągnęłaś chyba się poziom... Chyba im starsze, to tym częściej odpuszczamy. Ja mam tylko dwoje i zauważyłam, że tak, córcia będzie mieć w grudniu, skończy 11. Synek niebawem, lada moment... 7, pierwsza klasa szkoły podstawowej i piękny czas, rzeczywiście, jak sobie przypominam, jejku, jaki to jest chyba ten piękny czas, ja teraz powinnam się cieszyć. Są samodzielne, potrafią o siebie zadbać, nawet śniadanie potrafią ale przygotować. Ale powiedziałaś teraz coś bardzo mądrego, my się nie potrafimy w ogóle cieszyć dniem dzisiejszym, codziennością. I ja właśnie trochę powoli do tego, bo gonimy. I ja w tej chwili naprawdę, ja wiem, że zabrzmię teraz jak jakiś po prostu jakaś stara matrona, ale ja zaczynam to zauważać. Nawet w tej 16,5-latce, która no tutaj jak czasem coś powie, to... Dziecko, z jakiego ty domu jesteś? Aniela, tak? Tak, Aniela. Ale mam mama dziennikarkę, dziwisz się? Nie, to chodzi po prostu o to, żeby w tym momencie jakby cieszyć się tym, co jest, bo to jest wszystko tak naprawdę bardzo piękne. I ta rodzina, która nie jest idealna. Nie powtórzy się. I nie powtórzy się. I to, że ona Agata, kiedyś teraz właśnie... ty chyba powinnaś zainkasować. Rozmawiałaś ale, ale to tak jest. I za chwilkę one po prostu wyjdą z domu. Będą miały własne życie. Będą wejdą dokładnie w te same buty, co my. Płakać, jak ty nie, ale tak mówisz. Jest. No, dla zdjęcia będzie dobra, ale dla synowej czasem się zdarza. Śmieją wątpić. Nie, ja bardzo mam fajne kontakty z sympatiami moich synów. Naprawdę. I one no tak jest dobrze. Dziewczyny, jak się cieszyć tą codziennością? Czy da się cieszyć codziennością? Jak tu tak, zajęcia, lekcje do odrobienia, ten nie wie, co zrobić, tamta coś w ostatniej chwili sobie przypomniała. I masz, biegniesz z jednej pracy na przykład do drugiej. Tak? Katar, biegniesz z pracy do pracy. Jak się cieszyć tą codziennością, no dziewczyny? Tak. Jaką macie receptę? Wiara pomaga może? Na pewno. Zawierzenie takie. Panie Boże, ja już nie mogę. Mam tylko dwoje. Kto jak nie ty? I to pomaga, takie zaufanie. Ale też taki zdrowy rozsądek i dystans, słuchajcie, naprawdę. Nie kończy się świat na tym, że jest jelitówka, jest brak pracy domowej i... A jak są książki nieobłożone? Usłyszałam ostatni podręcznik, jeszcze jest jedyny nieobłożony. Nie obłożyłam książek, faktycznie. U Janka nieobłożone, bo tydzień był w szpitalu. No i dobrze, potem no i tydzień co? Dochodził i nie do obłożyłyśmy, siebie. Żyjemy, śmiejemy się. Ale ja wczoraj na przykład nadrabiałam zaległości i dokupiłam jeszcze brakującą książkę. Dziecku zrobiłam zdjęcie do legitymacji. Miałam po prostu taki maraton odrabiania, nadrabiania zaległości. Lepiej, tak. Tak, jak już nadrobiłam te wszystkie zaległości, ale to czuję się lepszą matką. Tak, ale one się znowu pojawią. Ale na chwilę obecną nadrobiłam wszystko to, co się nazbierało w czasie, jak synek był w szpitalu, a to był akurat początek roku, więc wiecie, napiętrzyło się, napiętrzyło. Nadrobiłam i czuję się lepszą matką, tak, bo dziecko ma zdjęcie... O matko, nie zaniosłam ale dzisiaj co tego zdjęcia do szkoły. Ale co jeśli dziecko zwraca uwagę? Mamo, ja jako jedyny nie mam tego zaznacznika tutaj na grzbiecie książki, jako jedyny, i bym chciał mieć taki sam polar, jaki ma cała klasa. A ja mówię, no ale przecież nie pasuje ten polar, ale chciałbym, a ja akurat jedyny nie mam. No i co robisz? No i co? Powiedziałam do męża, proszę cię, zamów przez internet ten polar. Ale to jest też kolejna rzecz. Po pierwsze, też rzeczywiście my czasem trochę zapominamy o naszych mężach. Ja teraz pewne rzeczy świadomie, nie dlatego, że chcę się wysłużyć, mówiąc tak kolokwialnie, tylko dlatego, żeby jednak pana włączyć bardziej, bo panowie mają takie tendencje, żeby mężowie się zapracować, no trudno, a my mamy tendencję, żeby wszystko brać na siebie, przynajmniej nie, ja mówię u mnie mąż naprawdę ma tyle na głowie, że my mamy obydwoje ja też, bo architekci jest... w Polsce mają bardzo duże rzeczywiście do roboty, ale na szczęście coraz więcej, ale to jest tak, że ja to robię jakby wychowawczo dla wszystkich też pewne rzeczy. Ale że jest podział obowiązków? Że macie tablicę taką? Nie. Ja wiem, nie. Ale jaki podział obowiązków? Jaki podział? No, ale... Mnie to zawsze denerwuje, jak ktoś mnie pyta, czy mąż ci pomaga. Ja mówię, nie pomaga. On żyje w domu, w swoim domu, prawda? Robimy to, tak, co jest do zrobienia. Wszyscy, tak, prawda? Ale trzeba jednak chyba to powtarzać. Jednak. Jak wróciłam ostatnio, byłam w pewnym miejscu. Nie dbałam o siebie, nie? Wracam do domu, a tam mąż z naszymi dziećmi jeszcze. Mówi, słuchaj, było spotkanie klasowe, zapytałam, kto chce do nas jechać, no i
ci, co chcieli, co się zmieścili do samochodu, to są. No ale patrzę, bardzo ładnie. Grali w chowanego, zjedli zupę, drugie danie, potem mąż jeszcze coś. Mąż zabrał dzieci? Tak, tak. Do swojej klasy. Tak, sam. Mój mąż taki jest zawsze. Dlatego już coraz rzadziej wysyłam go na zebrania, bo czy ktoś może... A czy ktoś może by się przebrał? To ja mam odwrotnie, ponieważ jak ja mojego wyślę do właśnie na takie sprawy jak wywiadówka, to wtedy mam spokój, bo się do niczego nie zgłosi. Dziewczyny, wracamy do tego dbania o siebie, bo jeszcze chciałam zapytać o taką rzecz. Kiedy czujecie, że o siebie zadbałyście? To znaczy plan minimum. Co musi być zrobione, żebyście czuły się dobrze? Włosy, paznokcie, makijaż? Jak z dziewczynami moimi się spotkam. Z przyjaciółką, z bratnią duszą, to tak, czuję, że o siebie zadbałam. Czujesz, że zadbałaś do siebie? Tak, tak. To czuję, i włosy ci się wtedy robią bardziej kolorowo od tego? Nie, ale jakoś nie taką widać. Mam pogodę ducha, naprawdę. Jeszcze modlitwa, jeszcze jak zdążę być na mszy świętej w dzień poprzedni, to ogólnie czuję się zaopiekowana, naprawdę. Pięknie, pięknie. Skreślam się, ale te 50 złotych. Dobrze, nie ma kolejnego pytania. Jak często spotykasz się ze swoimi przyjaciółkami? No Agata. Właśnie. To jest pewien taki standard, którego nie chcę poniżej którego nie chcę zejść. I to czasem jest to, że po prostu trzeba mieć wymyte dobrze włosy. Tak, to jest czasem tak. Właśnie ja wczoraj byłam i już nie widać. No, czasem tak jest, bo po prostu wiecie doskonale, jak my żyjemy, w jakim tempie, ale trzeba. Chociażby dlatego, że człowiek wychodzi do innego człowieka i to jest pewien wygląd, oznacza szacunek. Ale też, gdy pracuję w domu zawodowo, bo ja czasem też tak mam, też się staram jakby nie odpuszczać. Ale to... W sensie myjesz głowę, jak nie wychodzisz z domu. No nie, właśnie te paznokcie w miarę regularnie. Dbanie o cerę, tak? To jest dla mnie bardzo ważne, bo mam takie tendencje, żeby mieć jakieś problemy z cerą. Ale robisz to sama, czy gdzieś w salonie? Robię to sama. Sama, bo znam swoje ciało, znam swoje potrzeby. Ja wiem, gdzie my wyruszymy i do uwaga, spa. I teraz coś powiem ważnego. I uwaga, ja się staram też jeść. Ojejku. Dobrze się odżywiać na prosto. Tak naprawdę. I to w momencie, kiedy po prostu weszłam w głęboką anemię z takiego latania bezsensownego i właśnie niedbania o siebie, po jakimś wzrok czasie. Poczułam. Tak. Nie wrzucasz w siebie śmieci, tylko produkty odżywcze. Staram się, naprawdę, bo oczywiście to nie jest na zasadzie sekciarskiej, bo to też można wpaść w jakąś ortoreksję i bzdety z tym związane, ale naprawdę staram się jeść śniadania. Dlatego, że człowiek cywilizowany powinien jeść śniadania. Na to nas stać i my jesteśmy tego godne, żeby zjeść porządne śniadanie. Potem bywa różnie. Zresztą mój fotoreporter, z którym często jeżdżę, gdzieś tam na jakieś materiały, reportaże właśnie w gościu, on mówi zawsze, jedzmy śniadania, bo potem nie wiadomo, kiedy zjemy. I to jest absolutnie pięknie. Prawda? Śniadanie, umyte tak. włosy. Ale przepraszam, ja kupiłam sobie rzeczywiście peeling do twarzy. A, i nie doczytałam. Tak, i nie doczytałam. I mówię do takiej kochanej Ali, która jest kosmetologiem. Alunia, zaczęłam o siebie dbać. Słuchaj, ten peeling. I tak już maknęłam 3 razy w tygodniu. Ona mówi, słuchaj, ale to raz w tygodniu się robi. Raz w tygodniu się robi. A, Ewa, ty, plan minimum. Co musi być zrobione, no poza spotkaniem z koleżankami, żebyś czuła, że o siebie zadbałaś? Nie wiem, jak no właśnie, może ten peeling, maseczka, kiedy... Pozdrawiam Ale serdecznie, tak. A słuchajcie, jaka jest, gdzie jest granica? Czy można rozgraniczyć między egoizmem a zdrowym dbaniem o siebie? Gdzie chyba egoizm nam nie grozi. Chyba żadnej nie. Mamie w Polsce chyba... Żadnej? Nie, myślę, no. że nie. Myślę, że kategorycznie tutaj mówisz. Ludzie są bardzo różni i egoizm w ogóle mamy w sobie, bo my jesteśmy ludźmi po prostu. I każdy człowiek jest jak w jakiś sposób egocentrykiem, ale... W końcu kochaj bliźniego siebie, jak bliźniego swego. Ale właśnie, jeżeli się w ten sposób, jeżeli to, o czym mówisz, kochaj bliźniego swego, jak siebie samego, tak podejdziesz do tego filozoficznie i spokojnie, to jakby nie ma chyba z tym problemu. Wiem, kiedy czuję się taka zaopiekowana, lepiej się czuję. Witamina D, wakacje. Ale a propos witaminy kiedy D... Kiedy tym razem na przykład nie chodzę, nie spaceruję, nie biegam, tylko czytam, ale a propos wystarczy witaminy mi morza, D, to jest i, morze i opalanie. W ciągu zimy polecam bardzo, codziennie suplementację, bardzo to pomaga. A książka, moja droga, jak tak siadacie w jakimś głębokim, ciepłym fotelu z książką, czy to jest też... Nie mam fotela. Nakładziesz się na łóżku, na kanapie. Na kanapie, tak. Z książką. Tak. Książeczka to jest świnką to. W drodze, kiedy jadę do pracy jednej do drugiej, tak. I dlatego mam zawsze ciężkie torby. Zawsze coś czytam.
Ja jak czytam, to czuję, że odpoczywam wtedy. A i to ja właśnie też lubię Twittera bardzo i tam odpoczywam. Na Twitterze odpoczywasz? Tak, pozdrawiam. Ale nie, jak właśnie wchodzę na media społeczności, ale nie, wcale nie. Nie. Ja pozdrawiam w takim razie Twitterowi. Zresztą ja chciałam tylko powiedzieć, ja że tylko ciągle Twitter mnie pyta, dlaczego Dorota Łosiewicz nie jest na to Twitterze. I mnie proszą, żebym cię poprosiła. Postulujemy. To jest właśnie to spotkanie. A doktor Pulikowski powiedział, że kobieta zadbana to taka, która jest uszczęśliwiona przez męża. Przerwać. Proszę państwa, my za chwilkę będziemy sobie dalej dyskutowały, ale bez państwa udziału Agata Puścikowska, gość niedzielny Polskie Radio Dzieciom, Ewa Pietrzak, TVP ABC Radio Warszawa, były moimi gośćmi Dorota Łosiewicz, to była Wieża Bab. Dziękuję, do zobaczenia. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.